superhero wtorki. Superhero wtorki. Superhero wtorki. Bardzo super, bardzo wtorki. Cześć wam dzisiaj, więc wizualnie ta gra nazywa się Marvel Heroes 2017, 16, whatever. Ten koleś nazywa się Doctor Strange i jest to mój main character z czasów, kiedy jeszcze w ten produkt grałem, a teraz jest różnie. Teraz jest dziwnie. Nie pojawiła się skrzynka, której właśnie użyłem. Gdzie ona jest? Gdzie oni są? Ci wszyscy moi przyjaciele, ale. O, ładnie. O, jest, nareszcie. Refleks ma, że ho. O, może jakaś zwiecha jest na serwerze. Powinienem był poczekać z odpalaniem kolejnych rzeczy, zanim się nie pojawi skrzynka. Czy coś tu jeszcze fajnego mam do otworzenia? I boom, i boom, i yeah, i boom! I nie wiem co. Aha, to są te. Relic of Zondar. Niechaj będzie, lecimy dalej. Dzisiejszy odcinek będzie nie do końca o tej grze, ale poniekąd tak. Ten odcinek będzie o tym, co się dzieje w świecie Marvela poza filmami, poza grami. I jaki to ma wpływ na tą grę mniej lub bardziej, bądź jaki wpływ będzie miał w przyszłości, zobaczymy. Jeszcze nie wiadomo. Oko, dawać mi oko. Muzyka jak z Incepcji. Czy to jest... Nie wiem, co to za ludzie, ale okej, spoko. Ultrony ginąć mi tu. Iron Legionary 04. Nie wiem, co to jest. Nie kojarzę tego z filmu, a komiksu z Ultronem jakoś tak dobitnie nie czytałem super bardzo, więc nie przekonuje mnie to. Ale zmaszerujmy go. Zmaszerujmy go. Zmaszerujmy go dlatego, że chcę się napić herbatki. Większość osób żyje w jakimś takim nieprawdziwym przeświadczeniu, że skoro filmy Marvela dają radę i to dają radę bardzo i ludzie uwielbiają, ja jest awesome, to Marvel ogólnie sobie super radzi. Co prawdą nie jest, bo na chwilę obecną komiksy Marvela radzą sobie raczej cenko i na to składa się kilka faktów, które chciałbym za chwilę tam wspomnieć i poruszyć w tym swoim monologu cudnym, ale muszę wam powiedzieć, że to jest taka błędna wiedza potoczna, bo z kim ja nie rozmawiam, wszystkim się wydaje, że Marvel jest teraz strasznie na topie. Marvel owszem filmowo jest na topie, ale na komiksy się to w ogóle nie przekłada. Weźmy, zacznijmy może od stwierdzenia, że nie do wszystkiego Marvel ma prawa, jeżeli chodzi o filmy, czyli na przykład... Serio? Nie będą tak tutaj... Ej, chłopaki! Chłopaki, ginąć. Jeżeli macie Spidermana, to Spiderman jest robiony przez Sony i Sony się teraz dogaduje z Marvelem, żeby Spiderman mógł się pojawić w filmach Disney Marvel, a Iron Man Robert Downey Jr. mógł się pojawić w Spidermanie robionym przez Sony, na który Disney Marvel kliknął okejkę, ale bezpośrednio za niego nie odpowiada, więc jeżeli nowy Spider-Man się na przykład, załóżmy, brutalnie nie uda, to Marvel umywa rączki. O, Disney Marvel. Ale komiksowo dalej Spider-Man, tak samo jak X-Meni czy Avengersi, należy do Marvela. I teraz pojawia się problem, bo jeżeli na przykład z takim Sony Disney Marvel układa się i dogaduje się całkiem nieźle, to z takim Foxem Fox? Century Fox bodajże. Ma X-Menów. Dogaduje się bardzo źle, więc takie postacie jak Wolverine, jak Deadpool, jak... kto tam jeszcze jest? Fantastic Four w życiu się nie mogą przewinąć u Disney i Marvela, bo oni się po prostu nienawidzą. To jest wręcz Hollywood legendarne, to jest teraz ten największy, jakby to powiedzieć, kryzys światopoglądowy między różnymi grupami twórców odpowiadającymi za ten sam produkt. Do tego stopnia, że Fox, jeżeli nie pokręciłem Fox, robiąc Fantastic Four, Marvel Disney sabotował Fantastic Four w komiksach, bo Fox zarabia na sprzedaży zabawek, koszulek, merchandise'u z Fantastic Four. Sony na przykład nie zarabia, bo tam inaczej prawa zostały sprzedane, właściwie prawa do merchandise zostały odzyskane przez Disney Marvel jakiś czas temu, więc jeżeli
Sony robi Spidermana, to w internecie Marvela jest, żeby ten Spiderman się dobrze sprzedał, bo oni będą sprzedawali koszulki z logiem Spidermana, yeah! I publika będzie szalała, nie? I Marvel na tym zarobi, Sony na tym zarobi, więc wszyscy chcą się dogadywać, wszyscy są zainteresowani tym, żeby to wyszło. W przypadku Foxa jest troszkę inaczej, bo Fox dalej ma prawa do merchandise'u, do wszystkich zabawek, rzeczy związanych z filmową częścią uniwersum, czyli jeżeli na przykład Fantastic Four sprzedaje zabawki związane z komiksem, to zarabia na nich Marvel, ale jeżeli to są zabawki związane z filmem, to zarabia na nich tylko i wyłącznie Fox. Tam Marvel jakiś, nie wiem, czy drobny procent nawet dostaje. Co prowadzi do sytuacji, w której Marvelowi się nie opłaca, żeby Fox na tym robił karierę, na tym robił biznes. Więc jako, że Fox ma dalej prawa do wszystkiego związanego z Fantastic Four i będzie te prawa miał, jeżeli co najmniej raz na 2 lata bodajże widzi jakiś film z Fantastic Four, czy raz na 4 lata, jakoś tak, nie wiem jaki jest ten timer. Dlatego też zbliża się kolejna część Fantastic Four, której nikt nie chce, nawet Fox nie za bardzo chce to robić, ale zrobi, żeby nie stracić praw. To doprowadziło do sytuacji, w której Marvel, za namową Disneya, czyli Disney Marvel, to często traktuje jako jedność, ale to są jednak dwie frakcje, które nie do końca czasem się zgadzają. Disney naciskał na Marvela, żeby wręcz ubił całkowicie Fantastic Four. I marka Fantastic Four jako taka przestała się pokazać. Komiksy z Fantastic Four nie wychodzą, nie ma już nowego Fantastic Four. Właściwie jeden z Fantastic Four zginął, zaraz moment, sprawdzimy, który zawsze zapominam. John Stone? Ten skwarek taki. Human Torch. Jak on się nazywa? Nie mogę sobie na niego spojrzeć. To nie spojrzymy, ale wiecie, o którego chodzi. On bodajże nie żyje, nie? Gdzieś tam w komiksach ginie. I marka Fantastic Four przestaje się pojawiać, zaczyna się pojawiać coś całkowicie innego. To też była batalia sądowa, której Fox nie wygrał akurat, więc Marvel może tworzyć nowe rzeczy, ale nie jest to Fantastic Four, bo nie ma pełnej ekipy. Tam są już dzieci, Rida i tej niewidzialnej, nie pamiętam jak ona się nazywa, Invisible Woman, jak ona ma, nieważne zresztą. Doktor Doom z głównego przeciwnika stał się takim antybohaterem, ale jednak bohaterem, coś bardziej jak Deadpool niż jak tam nie wiem kto. Kto jest takim typowym złym w Marvelu? Kurde, teraz większość tych złych przechodzi na antybohaterów. Loki stał się antybohaterem ze zwykłego antagonisty. No jest tego coraz więcej, więc to padać. Tara. Poszedłem specjalnie na niski poziom trudności, żeby nie mieć z tym problemu. Podnośmy wszystko. I to doprowadziło do sytuacji, w której Marvel dopuścił się drastycznych zmian na swojej marce jednej, żeby ogołocić Foxa i zmusić Foxa, to znaczy raz, Fox nie będzie mógł kręcić nowych historii, więc te nowe rzeczy, które się w komisjach dzieją, które widzów mogą interesować, w filmach nie mogą się pojawić, bo to już nie jest Fantastic Four. Więc w ten sposób Marvel zagrał mocno. Druga rzecz jest taka, że w pewnym momencie się zaczną kończyć. Ile razy można robić początki całej historii? No można to klepać, ale już było do znudzenia. Już widzowie tego nie chcą oglądać. Kolejny reboot ich nie interesuje. To ten. No i ogólnie Marvel Disney prowadzi do sytuacji, w której wymusza jakby na Foxie, zmniejsza mu wachlarz możliwości. Co jak dla mnie jest ok, bo bardzo mi się nie podoba, co Fox robi z tymi lekami. Kolejną rzeczą, którą też Disney Marvel robi, żeby swoich oponentów w tej kwestii takiej prawnej pozbawić nadmiaru możliwości, to jest pozbawia X-Menów. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, X-Meni przestają w ogóle funkcjonować teraz jako komiks. X-Meni giną jeden po drugim i niedługo, prawdopodobnie w tym roku, seria X-Men w ogóle przestanie wychodzić. X-Meni zostaną wyrżnięci w pień. Co jest bronią obusieczną, bo z jednej strony ludzie kochają X-Menów i kojarzą ich z marką X-Men. Nieważne, że Marvel ich później przywróci z powrotem do życia pod inną nazwą i ta inna nazwa, ta inna nazwa jest i tak widzom znana, znaczy widzom, fanom komiksów znana, ale nie jest kojarzona z X-Menami. To jest Inhumans,
W ogóle tak, może jeszcze nawiążę w tym momencie do jednej rzeczy. Marvel wygrał kiedyś ze Stanami Zjednoczonymi, bo Stany Zjednoczone mają podatek nałożony na wszelkie zabawki przedstawiające ludzi. Więc jeżeli sprzedajecie lalkę Barbie, to ona jest obłożona podatkiem, jako że to jest człowiekokształtny i w ogóle i ten. Więc to jest coś, co rząd amerykański wymaga, żeby się rzuciło hajsem. I Marvel wygrał kiedyś z rządem Ameryki, Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej i tak dalej. Tego podatku nie musi płacić, bo figurki X-Menów nie przedstawiają ludzi, chociaż oni wyglądają jak ludzie i są zmutowanymi ludźmi, ale oni nie są ludźmi, oni są mutantami. Więc Marvel, sprzedając zabawki X-Menów, nie musi płacić podatku za to, że te figurki przedstawiają postacie ludzkie. I żeby wciąż uniknąć tego, X-Meni są wybijani i przepoczwarzają się w Inhumans, którzy nie są X-Menami, więc Fox już nie będzie mógł korzystać z nowych historii z Wolverine'em, czy z Gambitem, czy z Roach, czy z Xavierem, obojętnie Cyclopsem, kogo tam chcecie. Te postacie dalej będą się pojawiały w świecie Marvela, z tym, że nie będą się już pojawiały jako X-Meni. To jest broń obosieczna, bo jeżeli posiadacze filmowych praw teraz do X-Menów zechcieliby wreszcie odsprzedać Marvelowi, to Marvel troszkę zostaje na lodzie. Ale z drugiej strony, robiąc ten ruch, może wprowadzić Wolverina do Avengersów. On się będzie mógł pojawić w przyszłości jako Inhuman. On w ogóle może zostać zaprezentowany jako Inhuman. Problem w tym jest taki, że to, jako rzekłem, jest broń obusieczna, bo Inhumans kojarzą się fanom komiksu z czymś troszkę innym, bo Inhumans, jeżeli nie kojarzycie, to jest taki gwiezdny ród bardzo brutalny oszołomów, którzi co chwilę tam się tną, wbijają sobie noże w plecy i... Innymi słowy, Inhumans jest taką, na moje oko fajniejszą wersją gry o tron. Jeżeli taką bardziej, może nie fajniejszą, tylko bardziej w moim klimacie. Jeżeli lubicie grę o tron i lubicie komiksy, superbohaterów i w ogóle ten klimat, to Inhumans jest idealnym wyborem dla was, bo daje to, co lubicie z gry o tron i daje wam to, co lubicie z superbohaterów i pum, w jedną bardzo fajną, spójną całość. I jedyne, co jest niespójne w Inhumans, to jest to, że teraz X-Menów przerabiają na Inhumans. I się robi głupio. Ale. Ciekawe jest, bo Inhumans zbliżają się do filmowego uniwersum Marvela. Ciekawe, czy wejdą od Guardians of Galaxy strony, czy wejdą od jakiejś innej strony, ale czekam na to i czekam z niecierpliwością i trzymam kciuki, żeby to fajnie wyszło. Ale też jestem zawiedziony, bo naprawdę, szczerze powiedziawszy wam, liczyłem, że Inhumans zostaną dorzuceni do uniwersum Marvela, ale pod postacią serialu. I to serialu w stylu Daredevil czy Luke Cage. Że to zostanie potraktowane z rozmachem, fajnie, właśnie coś jak skrzyżowanie gry o tron z Daredevilem, o, w ten sposób. I że oni z tego serialowego uniwersum z Netflixa przeskoczą do filmów tam, jako takie bardzo mocne, bardzo wymagające cameo i znikną. Niestety pomarzyć to ja sobie mogę, bo to chyba jest nie do osiągnięcia. No ale nie można mieć wszystkiego, niestety. Więc w sumie tyle, ludziska. Marvel się wprowadził w taki trochę, może nie kozi róg, ale takie zagranie ostro po bandzie. I jadą ostro po bandzie, bo jednak skasowanie takiej marki jak X-Men wydaje się strasznie nielogiczne. Z drugiej strony to jest temat, który ruszyłem, ale chyba rozwinę w następnym odcinku po kolejnej postaci, czyli następną postacią będzie bodajże Blade. To jest, dlaczego Marvelowi nie idzie sprzedaż komiksu, o tym będzie więcej. Ale. Marvel próbuje to jakoś tak streamlinować, żeby to wszystko się wiązało. Jeżeli kupujecie komiks, to on ma jakiś... Ludzie uwielbiają... O, tu jest Loki w stroju młodego Lokiego bodajże. Ludzie uwielbiają Lokiego. Po Thorze, po Avengersach ogólnie Loki wymiata. I wyobraźcie sobie sytuację taką, że Marvel nie może zarabiać na Lokim, bo prawa do niego ma ktoś inny. Więc Lokiego zlewa całkiem. Ale jako, że Marvel Disney zarabia na Lokim w pełni, więc skoro w filmach widzowie wielbią Lokiego, to bum, startuje linia komiksów o Lokim. I ona się świetnie sprzedaje, pomijając, że inne serie komiksów Marvela podupadają, jak X-Meni,
Właśnie. Fantastic Four została skasowana między innymi dlatego też, że filmy były tak gównwiane, że komiks się zaczął źle sprzedawać, więc go praktycznie skasowali. No i ogólnie wszystko naokoło się zaczęło trochę gorzej sprzedawać u Marvela, z kilku względów, które tam będę poruszał w przyszłości. Więc co robi Marvel? No, ciśnie to, co się sprzedaje, czyli filmowy właśnie Loki, filmowy Kapitan Ameryka, filmowy Thor, Doctor Strange. Te rzeczy, które teraz były na topie, mają mocne parcie w komiksach. Jaki to ma przekaz do gry? Przekaz do gry ma taki, że na przykład jak klikniecie sobie na jedną z tych postaci, o których tam już gadaliśmy, chyba o wszystkich z Fantastycznej Czwórki gadaliśmy, nie wiem, Human Torch, będzie Invisible Woman, Mr. Fantastic i Thing. Dobra, zobaczmy na ich kostiumy. Oni będą mieli całkiem sporo kostiumów, bo oni się przewijali przez bardzo długą, rozbudowaną historię Marvela. To jest pierwsza rodzina Marvela, Fantastic Four, ale dobra, nie? Human Torch, czyli H pierwsze. Jak spojrzycie na Human Torcha, on ma kilka fajnych stroi, ale jako, że nie będą się pojawiały raczej nowe komiksy z nimi, chociaż w Inhumans się pojawia, oni go jakoś tam przerobili, o tym nie słyszałem. Wilmot? Wracając. To mogło się przestać, będzie mniejszy nacisk na to w komiksach, na te postacie, którymi Marvel gardzi, więc do samej gry będzie mogło mniej rzeczy trafić. W przypadku Fantastic Four to nie jest duży problem, bo oni mają sporą historię za sobą, więc jest dalej z czego czerpać. Invisible Woman ma jeszcze kilka fajnych kostiumów, które się mogą pojawić, więc to nie jest problem, to się może naprawdę przewinąć w bardzo dobry sposób zrobione, ale... Nie wiem, czy on się później nie będzie jakoś nazywał, czy oni na przykład nie będą musieli mu dać nowej nazwy, jako nową postać. Tu się zaczynają robić prawne komplikacje, nie? The Thing, z tego co kojarzę, Thing ma jeden czy dwa fajne stroje, ten jest czaderski. Enchant Thing Fear Itself Costume z młotem. No, więc jakby Marvel chciał zrobić jakiś fajny redesign tej postaci, to ten redesign tej postaci nie będzie mógł wyjść jako Fantastyczna Czwórka, żeby nie dawać amunicji Foxowi. Więc będą się bujali lewo-prawo, więc żeby uniknąć tego bujania się w lewo-prawo, mniejszy jest w ogóle nacisk w komiksach na te postacie. Więc do takich rzeczy jak ta gra jest mniej materiału, który się pojawi. Większy nacisk będzie na przykład na Daredevila, z którym nie ma żadnego problemu. Większy nacisk będzie na Kapitana Amerykę. Zobaczcie, z każdego filmu jest trój, ile tego koleś ma. Z każdego filmu teraz praktycznie, plus gdzieś jak się tam pojawi w kreskówce czy coś, zawsze będzie Doctor Strange. Doctor Strange. Z nowego filmu od razu jest kostium. A Doctor Doom z nowego filmu? Nada, nie ma, nul, zero. Kto tam jeszcze się pojawił z takich charakterystycznych w filmie? Daredevil? Czy ma? Daredevil ma. Daredevil. Deadpool. Deadpool ma bardzo zbliżony kostium do tego, który jest w grze. Ale tego filmowego. Wiecie, te filmowe się różnią kolorami, są trochę bardziej realistyczne i w ogóle. Ogólnie. Bardziej realistyczna stylówka tego, co jest w grze. Nie ma. Nie ma, bo do tego prawa ma kto inny. Spider-Man powinien mieć ten, który się pojawił w filmie. Nie zdziwiłbym się, gdyby on był. I patrzymy... Amazing Spider-Man... Ten obok. Civil War Movie Costume. Te, do których Marvel ma prawa, od razu się pojawiają. Te, do których Marvel praw nie ma. Star-Lord filmowy jest w dwóch wersjach nawet chyba. Z maską chyba z maski, dobra, to nie ten. Ale Storm, filmowej Storm nie będzie. Więc tyle, proszę Państwa. Ja Wam dziękuję za uwagę i hej! Więc dla mojego, waszego i naszego wspólnego wszystkiego dobra, fajnie by było, jakby Marvel Disney pozyskiwał jak najwięcej praw. Z drugiej strony, jakby Marvel odzyskał Fantastic Four, to wątpię, żeby to się pojawiło jako film. Wydaje mi się, że może by serial z tego zrobili jakiś. Jeżeli Netflixowi, jestem bardzo za. Seriale Marvela Netflixowi mi się bardzo podobają, inne seriale Marvela już niekoniecznie. Agent Carter, moim zdaniem, spalona okazja. Ten serial miał potencjał, ale nie w ten sposób realizowany. Agents of S.H.I.E.L.D.
bardzo nie mój klimat. I coś tam jeszcze jest jedno. Jeszcze jedno coś tam jest. Zobaczmy, Daredevil będzie miał te serialowe jak najbardziej. Zobacz, to jest niby ten sam kostium, co jego standardowy kostium, a jak bardzo różny on jest. Plus ten wcześniejszy. Man Without Fear. Punisher. Ciekawe, czy będzie już Punisher serialowy? Wydaje mi się, że będzie, bo była aktualizacja z tym związana. Punisher. Jest. Jest jak najbardziej. Marvel Daredevil Costume. Ten trochę też przypomina to, co było w serialu, ale nie jestem pewny, czy to jest dokładnie to. Kto tam jeszcze był? Czy jest Jessica Jones? Nie ma Jessica Jones jako postać. La 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 la. Wolverina filmowego nie będzie. Z Wolverinem jestem Majer, że on filmowo wygląda mniej więcej tak. Ale no wiecie, to nie jest bezpośrednio z filmu. Plus jeszcze, jak sprzedawać zabawki z filmu, na przykład jak Wolverine biega jak normalnie ubrany koleś, więc jak nie ma wysuniętych pazurów, to jest zwykła zabawka. Cyclops to jest zwykły koleś w takiej kurtce cięższej. Wszystkie te postacie właściwie wyglądają mniej lub bardziej zwyczajnie, bo nie mają tych ikonicznych stroi i to jest spory problem ze sprzedażą tych zabawek, ale Winter Soldier jest praktycznie tylko filmowy, więc co to, War Machine w wersji komiksowej jakoś? Nie, wszystkie są filmowe bardziej. Czyli widzicie, postacie, które są gdzieś tam drugotrzeciorzędne w komiksach ze względu na to, że podbostowali ich rolę w filmach, bo nie mogli się zajmować tym, czym na przykład chcieli się zajmować, jak Wolverine'em, musieli się zajmować War Machine'em, żeby on się gdzieś tam pojawił. No i w tym momencie BOOM! Więcej stroi dla gościa, którego nikt by się zasadniczo nie spodziewał, że on się gdzieś tam przewinie. Nie, a nie wiem, Taskmaster, nie wiem, czy ma szansę się gdziekolwiek pojawić. Liczę, że Squirrel Girl się pojawi. To byłoby ekstra.